Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko. To jest kolejny odcinek z twierdzy i sobie gramy w starą grę, gierkę, jakby to powiedzieć. Jesteście okej, okay, atakujemy już mnie na początku. Tutaj cieniotki, wiadomo, łucznicy nie za bardzo nie są w stanie nic zrobić, bo ja tutaj mam... No to mówię samo za siebie, 32 kuszników i 21 łuczników. Dobudowałem trochę produkcji tutaj chleba, aczkolwiek inwestuję tylko i wyłącznie w chleb. Ja już o tym wiele, wiele razy mówiłem, że chleb jest najlepszy, ponieważ najszybciej go wyprodukować można. Tyle, że to jest najtrudniejsza produkcja, bo musicie najpierw zboże, potem to zboże idzie do tej do składów zapasów, to ze składów zapasów robią mąkę, z powrotem mąka wędruje do składów zapasów i babcia, która produkuje chleb o tutaj, musi iść po mąkę, z tą mąką wraca tutaj i dopiero chlebek produkuje, więc to jest taki długi etap, aczkolwiek najbardziej się opłaca, bo no tak to po prostu jest. Ok, widzę, że tutaj atakowali mnie coś jeszcze, ale to żaden problem dla mnie w sumie, nie? Dobra, jak wygląda zapasy żelaza, bo ogólnie kamień spoko możemy sprzedawać. Praktycznie na razie niepotrzebnym jest jakoś za bardzo. Tak sobie ogólnie uświadomiłem, że trochę przesadziłem z tym poziomem trudności, jeśli chodzi o twierdzę. Znaczy tą potyczkę, którą teraz właśnie gram, ponieważ jest łatwo. Ogólnie jest łatwawo bardzo. Mam sojuszników, którzy zapewniają mi dosyć sprawne bezpieczeństwo. Wilk no jest kimś takim, kto po prostu zapewnia mi to. Tu będzie fajnie, widzę, zamek bardzo mi się podoba, taki jest konkretny, taki jak właśnie ja lubię, nie jak niektórzy, że budują malutkie zameczki, jak na przykład ten, no zobaczcie jak to wygląda w ogóle. No co to jest w ogóle, no, zaraz to zdobędą. Ja nawet tutaj udziału nie wezmę, no ale trudno, no, mówi się trudno. W każdym razie ten zamek wygląda bardzo fajnie, podoba mi się, taki jest duży, obszerny, konkretny. Ale i tak upadnie, zobaczycie, zobaczycie, damy radę, wystarczy trochę poprodukować żołnierzy i damy radę, ok, widzę, że ludzi nie ma. O, dobra, niech będzie ten domek. Wy się tam produkujcie. No, chleba widzicie, jak dużo przebywa, no, jeszcze pamiętam, że miałem przed chwilą z 200, a już jest 600, no to jest naprawdę ekstra korzystne. Dobra, zwiększymy wam te racje żywnościowe i zwiększymy podatki. Ej, no gdzie my tutaj... Dobra. O, widzicie, pikinierzy, oni są dobrzy, oni są dobrzy. To jest jedna z lepszych jednostek. Mają zarąbistą broń, ale też macie prędkość fajną. No ale zbrojka to już taka średnia, bym powiedział. Nie, na lag przed chwilą był w dźwięku. Wszystko przez kompa mojego, bo ogólnie się coś psuje ostatnio. Dysk twardy czy coś tam siada, nie wiem dokładnie. Dobra. Za co was przepraszam, bo... No i w sumie materiały też się ostatnio rzadziej pojawiały, bo miałem problem z tym. Totalnie, naprawdę. Muszę do informatyka oddać komputer. Nie wiem, czy trzeba będzie wymienić dysk twardy, czy... Wystarczy jak... Po prostu... Zrobię formata, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, w każdym bądź razie nic nie będzie przeze mnie mile widziane, bo to wydatki tylko tam dupa taka. Ale się o to nie przejmujmy, bo nie mamy po co. Okej. Okay. Jak tam zboże ogólnie wygląda? Mamy mało mąki, więc ja bym wyprodukował sobie... No nie mamy tyle drewna. Dokupimy, spoko. Kasy mamy mnóstwo, więc... Dobra. Jeszcze jeden domek? Może? Nie mamy drewna. To kupuj drewno. Oni ogólnie coś słabo budujecie. Słabo budujecie te... Wycinajcie te drzewa. Mamy sporo tego. Okej. To jeszcze jeden domek, bo sporo tego pobudowałem. Tu mnie atakują, widzę. O! A, ładnie dostał jakiś typek tam.
Dobra. Ja będę budował tutaj sobie jeszcze jedną wieżyczkę. Tak gdzieś. No niech będzie tutaj. Okej. I wy musicie teraz wędrować mi tutaj. Okej, kusznicy. Okej, dobra. No to fajnie. Już lecicie. Spoczko. Produkujcie się, bo jesteście bardzo, bardzo potrzebni. Tej pikniarze fajnie. O, kolejni. Opastrzek fajnie jadą na ci łucznicy na tym. Fajnie, fajny motyw ogólnie, fajnie wymyślili to. We are your men. To jest mała wieżyczka. I co ja tu pobudowałem, what the? Ale główienko zrobiłem. Pewnie, nie wiem czemu, czy się pomyliłem? Pewnie się pomyliłem, no. Pewnie tak, tak to wyszło. Niebieski mnie atakuje. Dobra, tam damy radę. No problem. No problem. Mój angielski piękny jest, no. Dobra, patrzę sobie, 6 minut nagrywania, spoko. O, no i 1000, widzicie, 1000 tego mamy już. 1000 chleba. No to więc idealny dowód na to, że... Ja bym sobie rąbnął tutaj. Dobra. Będzie teraz, będziecie strzelać zapalonymi strzałami. Okej. Okay. Wilk sobie jako tak radzi. On jest dobry, więc nie ma problemu. Co by tutaj? No to jest gra bardzo taka, bym powiedział, fajna na jak się streamuje. Ja osobiście nie robię live'u. Streamuje, aczkolwiek no to jest naprawdę ekstra gierka jak się streamuje, bo to jest taka gra bardzo powolna. Ją się trudno nagrywa tak, jakby to powiedzieć, w krótkich odcinkach, bo tu się po prostu, że tak jakby tak powiedzieć, no sporo dzieje jeśli chodzi o czekanie. Trzeba czekać, aż po prostu to wszystko będzie rosło, bo to nie jest tak, że sobie po prostu, nie wiem, mam 6000 zł, to wezmę, kupię ludzi. Ludzie muszą po prostu się rodzić i to wszystko po prostu w swoim czasie, tak. Kasa rośnie, ludzie przybywają, wojsko rośnie. To jest po prostu czas, wszystko tak powolutku się, fajnym tempem. Wiadomo, gra byłaby bez sensu, gdyby wszystko od razu się zrobiło. Dlatego właśnie lubię bardzo twierdzę za to. A wiele, możecie tutaj? Dobijajcie tutaj. Jacyś tutaj pędzą. Są ci ogólnie... Wyleźcie tutaj, żeby was chroniło. A jakiś jest zapas tutaj? No w sumie to tu mogę jeszcze pobudować, więc light. Więc spoko. Ale nie chcę się budować tam w wieży. O, i widzicie, 1300, naprawdę mega, zwiększam jeszcze żywność do trzeciego stopnia. Niech kasa przebywa. A co tam, stać mnie. Stać. Dobra, żelazo. Trzeba wszystko pilnować trzeba, bo po prostu powiedzmy, że zabraknie. Dobra, mąki dokupimy i pobudujemy jeszcze więcej produkcji. Chlebka, piekarni, to są piekarnie. Dobra. Ale też by się, nie wiem, młyn? Dobra, powiedzmy, że młyn się jeszcze przyda. Jestem czwartym? Dobra, jak to wygląda? Ło, czwarty jestem, słabiutko. Zginąłeś? No, tak jak sądziłem. Mówiłem wam zresztą o tym. No to typek zginął i po nim. Trudno, no on był słaby. Tak więc co ja chciałem zrobić? Tak, pobudowałem jeszcze jeden młyn. Ale do tego chcę jeszcze... Dobra. Na razie, już tutaj jeszcze gdzieś się zmieścisz. Chyba nie. O, tutaj. Fajnie. Tutaj łóżka noszą jakieś, ale to tam szczegół. Dobra, wyłączmy. Jabłka, niech się pozbiera trochę tego. W sumie to ser możemy też włączyć, okej.
Jedzcie tylko chleb, nic więcej. Okej. Mam ochotę kogoś zaatakować sobie, tak. Kusi mnie, dobra, to możemy zacząć produkować w sumie armię tutaj taką. Dobra. Będę produkował konnych łuczników. Myślę, że dobry wybór. Dobra. Oni są bardzo fajni, bo są szybcy i się z tym najbardziej liczę po prostu. Patrzę, jak padają ci łucznicy. Oni, bo to jest taki trochę bug, że jak oni rozwalą się, no, znaczy nie wiem jak to nazwać, rydwan czy jakkolwiek to, to jak to się rozwali, to po prostu oni potem się na chwilę lagują i nie wiedzą co robić. No i wtedy łucznicy wykorzystują okazję i są zdjęci. No. Logika. Dobra. Dobra, produkujcie łuczników. Okej, ilu was tutaj? Już 10 jest? Tak, nie wiem, ze 150 co najmniej trzeba będzie stworzyć, żeby tutaj ich trochę poszkodzić. No, tak więc myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak sobie będziemy powolutku rozwijać sobie tą moje imperium, tak nazwałem to. Imperium, niech będzie imperium. Zatem niech będzie, że będę się powoli rozwijać. Nie będę się z tym śpieszyć, ponieważ żeby to nie było takie bez sensu, że sobie pobudujemy może w następnym odcinku mury, tak sądzę. Ponieważ mamy sporo kamienia, a fajnie wygląda, jak jest taki twierdza. No, tak więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku ja się z wami jeszcze raz żegnam, jeszcze raz, bo już po prostu ja to mam takie etapy, że o, Jan, za każdym razem. Więc do następnego razu, na razie, cześć!